drodzy widzowie, dzisiaj plan jest prosty. Robię sobie strój rajdowy, jedziemy na go-karty, skoro są za godzinę, a potem ryby ze starym. Sweter, dziękuję bardzo. Special friends. No i może coś side questowego, no nie? We will be. Sweter, dzięki bardzo. 36 złotych kart, nice. Przyjaciel, mogę chyba do niego zadzwonić. Halo, halo. Siema dia, przyjacielu, mordeczko, o, mordini. Witam, szczęść Boże, chcesz, daj Boże. Chcesz pedrive laptopa, bo mi dzisiaj nie poszło. A jaka była definicja? Słucham? Nie, bo ja w ogóle w innej sprawie. A co ty chcesz? Co mówisz? Mam pedrive laptopa do dania. Proszę bardzo. No, bo został nam ostatni bank do spłacenia długu, ale dzisiaj to tak trochę ciężko. No ale jak oferujesz, to pewnie. Spaliłeś laptopa? Spoko. Każdemu się zdarza. Na pewno fatfingerowałeś tylko. Pogers. Jadę pod aparty. Z pierwszej kamery. Dzisiaj cały stream z first person. Trzeba się wczuć w roleplay. A taki, czajcie serwer, gdzie byłaby wymuszona pierwsza osoba? Co ty robisz, człowieku, ty bałtem? Chcesz mnie potrącić? Przepraszam! Się opanuj trochę, pan. No nie, wszystko okej? Okay? O nie! Już cię biorę do tego, już cię biorę. Tylko weź na motocykl. Co mu krzywdę zrobić? Sorry. Podnoszę cię. Jesteś na moich plecach? No, jestem. Dobrze. Jedziemy. Muszę ci je uprzedzić, że dzisiaj mam dzień patrzenia z pierwszych oczu. Więc nie za dużo widzę, mając cię na rękach. Okej. To chcę ci powiedzieć, wciśnij elektryczny przycisk na E. O, wicked! O kurde! No, ten motocykl jest dla ciebie. O! Motocykl! Jak dobra, no. Coś, kolory sobie wybieramy. Ja mam czerwony, sam ma niebieski, aha. Sky ma różowy. Okay. No to zostało jeszcze, bo jak to Power Rangersy. No co? To ja zielony. No to zielony. Dobra. Tylko potem się tylko umowę ten, no nie? Pewnie. Ale że to przepisał. A ty przepisałeś tego Dominatora, czy nie? Bo ja się pogubiłem. Przepisałem, siema. Wszystko sam dostał? Siema, Freeze! Wie pan, już pójść. O, dzień dobry! Spokojnie. Ty pastorze i pastorze! Znowu przejechany kolejny, no. Pójdź lekarza. Dzień dobry. Jestem aresztowany, może rzucić do środka? O, dobra, chwila. Ale jest immersja. Panowie, mam dzisiaj dzień z pierwszych oczu. Pojedna akcja. Proszę. Co, nie? Dobra. Dobra, gdzie go pan znalazł? Na parkingu policyjnym. No, na parkingu dobra. Policyjnym, no. Dobra, słyszymy się, halo. Słyszymy się? Plecy bolą. Dobra. Może się pan nim zająć. Dobra, dostał nożem. To ale jakby każdy tak grał, to jest w ogóle inny poziom jakiś, nie? Nie, spokojnie, ja się przyjdę krwi. Ja pierdzielę, insane. Highest RP in the world. Ktoś tak gra i to nie jest fail RP? A jak ty widzisz w tym momencie? Co, jakiś dron za tobą lata, że ty widzisz za pleców? Normalnie tak jedzie, tak grasz. Jedyny nie fail RP na serwerze. O, proszę bardzo, Angela. Proszę bardzo. Już wystarczy? No co wystarczy? Dobra, to posmarujemy tutaj. Cyberpunk. Pięknie. Po jakie piękności. Dobra, no i co, masujemy. Masujemy? Masujemy. Tak, mam event klepnięty dla ciebie. A pan Pogers. W ogóle? Nie. Nie mamy. A proszę go zapytać, czy on ma ubezpieczenie zdrowotne wykupione? O, oczywiście, że mam. O proszę go zapytać. Proszę bardzo. No, razu pokazujemy. Ma. Nie, no ma, skubanie. Dobra. No my uciekamy, dziękuję. Dobra. No. Ja mam do ciebie lepszą propozycję. Dawaj. Jak mi powiesz, oddasz ten taser i się oddasz się w ręce policji, to cię wypalę normalnie z butów, no? No, ale nie, to zła propozycja. Dawaj, no. W ręce policji nie, ale oddasz to, co masz. Kapela, fajny koncert, ja zamian za to pomogę ci wygrać wyścig. Pastor, możesz sobie mieć zakon i inne. Masz to? Licencja rybacka? Ty, no jak chyba dzisiaj z tym, z synem musisz na ryby pójść. Innej opcji nie ma.
Sej, wypadałoby. Syn to poszedł po mleko już. Nie. Słuchaj, on mieszka jedno piętro nade mną, jak wezmę szczotę, to go obudzę, nie? No to chodzi. Ja mi pokazałeś. Co? Jest swojego, jedziemy pod dojo. To a jak ja mam swojego wyjąć? No tam jest, z tyłu, jest za tobą. A, tutaj, dobra. Dobra. Fajnie wygląda. Tej, dobra, Montana, zrobimy tak. Ja używam tej zera na wyścigu. Full przypał, no nie? Po prostu, używam go cały czas. No. Jeżeli pomożesz mi i faktycznie wygram, to ci go oddam. Ale jeżeli nie pomożesz mi i nie wygram, to zapominamy o sprawie. Nie miałem tej zera nigdy w ręce. No to tak... Tak nie możemy zrobić. Zróbmy tak. Mhm. Zrób sobie z nim co chcesz. Ja zadbam, żeby nie było przypału z tego względu. Mhm. Ale jak przejedziesz, to go oddajesz. Jak wygrasz? No nie, no bo ty będziesz sabotował wtedy mnie. No nie. Obiecuję, że w ogóle nie będzie... Będziesz sabotował mnie, żebym oddał ci ten. Nie, wiesz co, zadecydujemy, bo ja zobaczę, z którego miejsca startuję, bo każdy ma te samego karty i wiesz, jak jesteś na ostatnim miejscu... No to jest chyba, wiem, tylko karty tak działają. Zobaczymy. Nie, to jest tygodniowy. Dzisiaj jest trzeci etap. Aha, trzeci etap jakiś. No, bo to jest tak, że grasz na punkty, nie? Czy jak ja już nie brałem udziału, to już nie mogę. No możesz wziąć chyba, wiesz, no od biedy cię by można było wpisać, ale wiesz, jesteś dwa dni do tyłu, nie? Dobra, to chłam, to leć się sobie z tym. Dobra, nara. Panie Donaldzie. Ta, Jezu Dio! Co? Jesteś taki kochany! Musisz się przebrać. O Boże. Ale masz fajny motocykl. Dzięki. Czekaj, to jest... Dobra. Mój nowy. No. Ładnie wyglądasz. Dzięki. Ty też dobrze fitujesz. Dzięki. A przecież ty może parkować gdzieś z tym motocyklami, tak prawie jest. Hej, dobra, dawaj na przebrania, no hej, coś z dziewczynami? Nie. Topa. Ubrania. Tak. Ty, nie mogę pierwszej osoby odpalić, co jest? Tune ten motor? Ale chyba nitro jest zajebiste. Chciałem w ciebie wjechać, zamortyzować. Dobra, to ja będę zielonym. Nie mogę. Ale zajebisty ten strój, ja pierdzielę. Będzie, ja potem zbiorę wszystkich i chcę zrobić taki, wiesz, fajny przejazd w nocy. Mhm, zajebiste. Wiesz, jakie są numerki? Nie wiadomo, nie? Jakoś 70 coś tam było, pamiętam. O, mam. To ja zielony. Dobra, 70 ile to jest? 91 hełm. To taka normalna kominiara. No, zwykła kominiara, tylko żebyś jebał swoje sobie. Dobra. Zajebiście, lecimy! Czekaj, jak na szyjnik ściągnę i zegarek. Mm-hmm. Carbonara! I rękawiczki inne? To. Ej, what up, man? No halo, what up, man? Hey, what dzisiaj up, man? Tak. Go-karty, potem wyścig, potem szanty, łódź i robimy ryby, bo kasa jest. O, to! Dokładnie. Nie plan robimy dzisiaj napadu. Nie? Nie. Bo kuj powiedział, że ostatni. I już jest wszystko spłacone. Nie, Dorian ma ostatnią dolę. O, okej. Okay. Tak, my wszystko obliczyliśmy, dola Doriana to jest ostatnia. Okej, no dobra. To lecimy apsy, ja lecę zrobić jakiś fajny strój. Dzisiaj dobra. Wygrywam. A w ogóle biorę taser, jak ktoś będzie chamsko pitował, to taseruję, od razu ci daję heads up. A tam te kółka ciężko trafić, wiesz o tym? Nie boisz się przeszukania policji? Nie. No ta policja też będzie jechać przecież, nie? Wiem. No ugadałem się, że jakby coś, to mówię, że Montana mi dał taser. A, dobra. No to spoko. No tak się ugadałeś tam. I muszę zapisać ten strój. Power Ranger. Ja też muszę też Power Rangera. Dobra, to do zobaczenia na tym, nie? Wyślij mi GPS-a, jak będziesz na miejscu, dobrze? Jasne. Dobra, elo. O, się świecę, ja pierdzielę. Ta-na-na-na-na. Ugadałem kopium. Dobra, nie przeginam. Spokojnie. Nie przeginam. Już chciałem, kusiło mnie. Dobra, fantastycznie. A zapiszmy ten strój. Ja nie wiem, czy trzeba zakładać, wiecie, te rzeczy? Tak, żeby się nie zbugował. Zapis chyba nie, prawda? Bo to i tak jest jakby zapisane jako strój. Dobra, dodaj aktualny strój. Power Ranger. Ragnar chyba napisałem. Dobra, weźmiemy sobie byle co.
Weterana możemy, nie ma problemu. Nie, taki neutralny, żeby można było zakładać na neutralnym. Okej, ten jest neutralny. Dobra. Zrobimy dobry strój. Jak nie? To 5 giftów. Ale w sumie co? I tak powiecie, że nie jest ładny. To obiektywnie ja muszę powiedzieć, że jest ładny. No to wtedy nigdy nie będzie giftów. Dobra, jakoś to ogramy. To już możesz rozdać? No nie no. Dobra, pato. Okej. Okay. Tematyka stroju jaka powinna być? To możecie wy wybrać. W sensie jakiś rajdowiec, jakiś weteran, wiecie, jakieś takie rzeczy. Cowboy! Ej, zajebisty pomysł, Boże. Ludzie są genialni. Tutaj robimy tak. Czerwony. Mhm. I teraz kurtka. Kurtka kowbojska. Tylko jaka jest kurtka kowbojska? O nie! Zrobimy Kapitan Ameryka. Ja pierdzielę, ale zajebiście już jest. To się dobrze zaczyna. Ej, dobrze wyglądam, co? Tak, no jeszcze czarne buty do tego i gitarka. Jest, jest? Siedzi, no, siedzi. Jest siedzi, zajebiście. To teraz jeszcze tylko wiadomo co. Tak, no, jeszcze teraz tylko krzyżyk i spadochron, zajebiście. Bezpieczeństwa. A, spadochron, dobra. O, no i fit jest, czy nie? Hamował, żeby hamować, tak. Jest fisik, tak. Hamowanie, spadochron, i, te, i coś jeszcze, ciągnie. Coś jeszcze? Naszyjnik. Naszyjnik tak, musi na być jakiś. Na szczęście. Tak. Nie, krzyż. Mucha. Mucha? O. Czerwona. Czerwona mucha. Ja tak, pierdzielę. Super. Nie da się, nie da zajebiście. Się lepiej. Ale okulary się, też ale, jakieś, okulary też. Ale są takie gwiazdki. O tak. Kurwa, nie. Nie da się kiedy lepiej. Są dodatkowe punkty za wygląd. Więc no są. My nie mamy sensu nawet jechać. No, nie ma sensu. I oczywiście białe rękawiczki. Białe, tak. Białe rękawiczki. O kurwa, no nie. Jak to wygląda zajebiście. Dobra, spodnie trzeba zrobić inne. O kurwa, nie, dobra, nie. Ja, o kurwa, dobra. Nie da się. Okej, smile, to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Nie, no teraz coś przecież. O mój Boże. Czy to wygląda zajebiście. No chyba, że świecące. O kurde. Jezu, jak dobrze to wygląda. Hejterów. Pyk. Jak ja zajebiście wyglądam. Nie no, dzisiaj to jest winek. Dzisiaj to jest win. 5 giftów. To Skania, dziękuję bardzo. Ale wiadomo. Kto będzie chciał, to sobie kliknie, nie? No i co? Tadam. Ficik jest idealny. A, bo w ogóle nie, tematyki nie znasz. Tematyka jest wyścig go-kartów. I wjeżdżam tak. Chcesz wyglądać jak z Mario Kart po prostu, tak? Nie, no to jest jako policjant. Nie. Chcę wyglądać jak magik. Czarodziej jest z cyrku. A w go-karcie jak magik, czarodziej z cyrku. W silniku, bo w maksu innych był wyższy. Milions, oni no, chyba robili pasuje. Jakiś jesteś ten. Ty? Oni robili... I reszta twoich małp. No tak, tak. Carbonara, Dia, no tak. Uśmiech. Cała wasza ekipka, no? Pracowałoby. No i co? Chyba po oponie. Jedziemy na metr, na ten, na start. Jak chcesz wyglądać jak magik, musisz skakać bez spadochronu. Okej. To bardzo niemiłe, co mówicie. Ała. Przygotujemy oczywiście sprzęt. A czekaj, ja mogę tak w ogóle robić? Dobra, mogę. Spokojnie. I'm fucking ready.
Pierdzielam się tutaj. Tu jest dobrze. Dobra, walisz to widzowie. Wyślij mu laskę z leniuchowa. O nie. Uważam, że ja powinienem mieć radio ten auto tego, co jest auto. Ale cię zaorałem, kapela. Co? Deal with it. Dawaj. Leniuchowo. Dobra widzowie, lecimy. Lokalny samochód na starcie, czaisz to? Kapela Żydni, pun! No nie idź mogę. Kapela, ty jaki ty jesteś cały czas! Jezu! Super, fan. Czemu ja mam odliczanie za wszystko? Jeszcze lokalny i nie mogłem pojechać w drugą. No przecież to jest taki kancer. Nie wiem. To Simba. O nie. Jedziesz Chińczyk, czy co robisz? Nie no, to jest widzowie tego karty, to jest jakaś po prostu skaza. Chłop przede mną nie startuje, bo ma odliczanie dalej. What do you even mean? Kultura? Jakbym był ch**em, to bym cię stajzował. To jedź, jedź mnie. Co ty k**a robisz? I ten chłop mi jeszcze powie nara. Jeszcze chłop mówi pastor k***a, a chłop zabłonił 3 sekundy na starcie. O Boże, to jest taki rak tego karty, dobrze, że nie musiałem wpisowego dawać. Ty, ale sporo osób nadgoniłem, nie? No ale jak miałem start taki, że w sumie musiałem puścić dosłownie wszystkich. A, pewnie, pewnie lokalny, nie ma problemu. Ja się dymię. Ja się dymię. Dzwoń po mechanika, pit stop będzie musiał być zrobiony. Czwarte miejsce? Ej, to jest dobrze.
spokojnie. No gdzie te ci lokalni są? Ty, nie uwierzysz, co się stało. Jebaliście się we mnie. No cóż, piąty lokalny. Zżygam się. Zżygam się. Nie, muszę wygrać na normalnym wyścigu. Ja jadę. Ty k***o. Frajer. Ja pierdzielę. Muszę kogoś tajznąć, bo po prostu nie wytrzymam. Wiadomo kogo. Witam! O, witam, że jak ja. To już koniec? To się stało, to się nie odstanie, jak gówno pierdolone gaśnie po jednym uderzeniu w lokalnego, no to cóż. Ja słyszałem, że w kapelę zajęło. Nie, kapela to generalnie odwalił. Byłem za nim, ustawiony, i on mówi, że nie może ruszyć, jak się zaczęło. Normalnie pit na starcie. Sadek, Sadek, Sadek. Ciekawe, kto wygra. Nie gadaj, że wygrałeś. Ja jebłem z ostatniego miejsca. Nie gadaj. Czy wiesz, tak, co się wydarzyło? Tak, na pierwsze. Na ostatnim zakręcie go jebłem. Stary, słuchaj to. Przede mną jest ustawiony kapela. Brawo, wyścig Karbo, startuje, brawo. A chłop mówi, że ma jeszcze 5 sekund do wystartowania i nie może się ruszyć. K***a mać. Ja z ostatniego miejsca. Nice. Ty, to już chyba Skizzy Win dla ciebie w takim razie. Który byłeś? Dobra. To będzie złota karta. Z 19 startowałem, byłem pierwszy. To był pierwszy. Koks. Karbo. Ja jeden, drugi. Karbo jest jakimś totalnym koksem. Dobra. Trzeba się przebrać w coś normalnego. Nie, no wina stroju, wina stroju. Ja lecę, ktoś. Ja znowu czwarty. Dobra. Wygrałem na trasie, kurwa. Okej, ciekawe. To co, Karbo, w pół do? Okej. No. Dobra. Mogę ogłosić, kto jest to, który. Dobra, to tak, pierwszy był Carbonara. Drugi był Trevor, trzeci był Leon, Śmietana był czwarty, Ryuki Karyś był szósty, Łodzi był siódmy. Aj, wziąłbym, ale tu jest tylu świadków, widzowie. No, jutro miejsca będą losowane jakoś. Dobra. No
Nowy Battle Pass! O, wyścig. Trzeba się ubrać, trzeba Zentorno przemalować na jakiś dobry kolor wyścigowy. Dobra. Pierwsze co? Przebrać to gówno. To pierwsze, primo. Wziąć rzeczy. Lista ubrań. Wyścigowy. W tym... Jezu, widziałem jakiegoś policjanta w moim tym. Amo. Amo jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie dwa. Dobra. Awesome. Amo. Też piszę. Nie wiem czemu ludzie spamują, ale wezmę amo. Szczęsnym chłopcem, harcerzem. Siup. Dobra. Przemalujmy. Tego takie... A możesz jeszcze kolor zmienić? Tak, na molo, no. Tak, mogę, mogę. To zrobilibyśmy czerwony z jakąś perłą jasną, może białą. Dziękuję, okay, do widzenia. Okay. Proszę, do widzenia. Dobra. Proszę bardzo, dzięki. Dobry. Dobry. Nie no, jest wicked. Dzięki bardzo. Nie no, koks! Wicked car. To mi spadło. Siema. Siema. O, Santorini. 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 Co się pokłócisz? Tego karty. Nie. Kogo? Go karty. A, masz może veggie? Tak. Nie mam, nie mam. A ktoś stąd ma może veggie? Nie mam. Nie. Nikt nie ma, rozumiem. Tak się drzesz, że ale... nie da się siebie nie usłyszeć. O, masz veggie? Jezus, dziękuję. Nie, no bez przesady. Widziałem starego, widziałem się starego. A wiesz, co mi stary powiedział? Że mnie będzie dał... Zapraszam, 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 zapraszam. Czeka? Poszło. Komentarza prowadzić. Jaki numer konta? Pewnie, a, tak. Dobra. 3000 amerykańskich dolarów. Amrach mam. Gotówka mam. Santorino mam. Chujczak mam. Leon Clark mam. Dobra widzowie, usiądę sobie prosto i zobaczycie jak mi pójdzie. Wyścigowy remix. Jedź, k***a, jedź! Nie, ja p***olę, pojedź mnie zaraz, no k***a! Jedny p***ony lokalny akurat tak stoi, że chciałem ją przepuścić, ale ona po prostu nie pojedzie k***a do przodu. Co za tempota, k***a mać. Weź teraz na drabie, k***a, ostatnie miejsce, nie? Specjalnie ją przepuszczam, bo ma takie przyspieszenie, że robi 200 w 3 sekundy i stoi. Nie wiem, w korku stoi? Spokojnie. Na dach? Dawaj na dach.
Jaki ja jestem zdenerwowany teraz, ja pierdzielę. Oczywiście lokalny jedzie, idealnie musi się zciąć w momencie, kiedy typiara mnie wyprzedza. Dosłownie w tym momencie. I przepuszczam ją, ale nie, ona jedzie równo z lokalnym. Dosłownie równo z lokalnym, no rzecz. Nerwica na tych wyścigach. Chciałbym mieć jeden wyścig, w którym nie mam po 5 sekundach rip pozycji i ryzykować nie muszę. Tym błękitnym Merlinek? Znaczy Merlin tak do tyłu? Albo ja może nie jestem aż tak do tyłu, jak mi się wydaje. Pewnie lokalny, pewnie, dawaj. Akurat skręć i się zatrzymaj. Ja pierdzielę, jak ja jadę. Ja nie puszczam wóz, żeby po prostu nadgonić kogoś, ale to się na takiej trasie źle kończy. Ktoś się kopci. Dla pocieszenia idziesz pro bono i za pro bono i w bok. Do pocieszenia odstrzeliwuję Charlotte na następnym wyścigu od razu na starcie. Starczy na siebie po prostu i walę ją po prostu na pyrę. Żyjesz, mordo, sorry. Żyję, spoko. Akurat nie jego wina, że jadę jak cymbał. Trasa jest niezła. Dobra. No raczej nie dogonię już nikogo chyba przede mną, bo nawet nie widzę nikogo przede mną. Merlina też jakoś wywaliłem całkowicie do tyłu. Ale... pewnie lokalny ty k***o. Już skręcał. Pewnie. Zakręcamy. Co za sabotażyści, nie? Czyżby? Ty, jeszcze kogoś mogę dogonić. Kto to?
kurwo. O, kocham cię. Jadę obok czy nie? Jedź. Nie, nie gadaj, że jestem drugi. No jesteś. Nie pi***l, że ja jestem drugi. Stary, jakim cudem? Ogólnie, nie? Nie, Charlotte to mnie tak striggerowała, że to jest insane, nie? Jakim cudem jestem drugi, k***a? Gratuluję. Posrana opcja. Dzięki. Spadino czwarty. Drugi czwarty! Ja myślałem, że jestem jakiś trzynasty. Sorry, Spadino, ja tam się wykoiłem, to się tam we mnie walnąłeś, to ten... No. Jak się Michali się w ogóle na wyścigaj śmiga? Ono jeszcze nie ma tego tu nimi, wiesz? Drugi, 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 drugi. Ale mogłem być pierwszy, ja pierdzielę. Ale czad, to ostatnie okrążenie, jakie zrobiłem, pierdolony profesor, chirurg. Czy wy widzieliście zakręty, jakie tu robiłem? Ominąłem lokalsa tutaj, pyk, pyk. Ostatnie okrążenie, chirurgiczne. Chirurgiczne. To mi chyba to dało, to drugie miejsce, bo ludzie się wypierdzielali po drodze. Halo, naprawka jest może? Nie ma, ale mogę ci porzucić na odkolownik. No, to dobra, to dawaj. Odkolujemy furę. A ona w ogóle ten? Ruszy? Tak, powinna, no. Okej, okay, dobra. Tak na 70%, a jak nie, no to ogarniemy. Dobra. Eco driving. To był resumum Vegasu, okej. Okay. Nie wiem, to jest jakiś idiota. Oho. Siema. Siema, no. Naprawić? Mhm. Aha. No dobra, ale podjedź, tu to się naprawię. Maskę zgubiłeś? Jaką maskę? Ryby z kapelą. Ty, sorry Erwin w ogóle za tamten zakręt, ale chciałam cię wpuścić. Później nie wiedziałam, co mam zrobić. Za ten na początku. Jesteś skreślona na wyścigach. No. Czemu? Widzę, napi***am z broni. To jest szwagier, co się dzieje? Dia! To już miałam powiedzieć coś innego. Dia! No, to nie jeździ. No? To nie taki play. Sabotaż mi zrobiła, że to jest insane. Zapytaj jej, zapytaj jej! Jak to brzmi, no? Zapytaj jaki jej! Jaki sabotaż? Jaki sabotaż? Tak? Proszę, proszę. Co tam? Nie słyszę pana. No o, teraz tak, teraz tak. O, dobra. Słyszałem, że masz GTX w garażu. Nie, nie mam. San go ma. Dałem Sanowi. Kurwa. Musisz ja... Sana, ale San teraz jest chyba. Chcesz do niego no. numer? No nie, no bo ja chciałem go wziąć od ciebie wraty, bo jesteś jedyną osobą, która ma jaja, żeby sprzedać komuś wraty. No to nie mam. Sanowi dałem na ten, na ślubie. Kurwa, bo... ja, no nie. No już, siema. Już. Siema. Już, już mam. Nie gadaj, że powiedziałeś, że zrobię to specjalnie. Ja to specjalnie zrobiłam, ale... Oj, jest skreślona. Jest skreślona. Patrz, tu widać, ona wyprzedza mnie tylko po to, żeby wyhamować jak loka... O nie. To jest skreślenie, widzowie. Kolejny wyścig poświęcam na to, żeby jej rozstrzelać opony od razu. Nie wiesz tego, IC? K***a, przed klipem powiedziałem, że jest skreślona na wyścigach. Nie no, ubiorę się jak taki... dobry, stylowy... rybak. Czyli... zaczynamy od... góry. Na górze... będziemy potrzebować... dobrej czapeczki. Kiedy mówię dobra czapeczka, mam na myśli... bakecik. Witamy w Maska brak. Ej, jak wyglądają piraci? Piraci? No. No kurde, mają taką oko.
A wiecie, widzowie, w ogóle po co piraci mają tak oko? Bo ja wiem. To jest insane, że ja to wiem. O, ktoś się strzela pod burgerem. To jest po to, widzowie, że w trakcie to jest po to, żeby jedno oko przyzwyczaić do ciemna. I, bo w momencie, kiedy piraci atakowali kajuty, to jak schodzili na dół, to przestawiali sobie to oko na drugą stronę i to pierwsze oko już jest przyzwyczajone do ciemna. Taki trochę noktowizor naturalny. No, no joke, ja teraz tego nie zmyślam. Że jak było jasno i wchodzili do kajut, jakby wiecie, pod pokład, tam jest turbo ciemno, to przekładali sobie tą, jakby wiecie, tą nakładkę i oko od razu było przyzwyczajone do ciemna. Bierzemy jeszcze? Five head. Ja bym powiększył nasze grono rybackie. No proste. Podoba ci się ta? Jest spoko. Zajebista jest, nie? Tylko muszę jakiś podkoszulek. No, jest spoko. Powiedz mi, czy są fale na morzu? Na oceanie? Są! Ale takie w chuj? Nie, no nie wiem, chyba takie normalne, ale wyglądam zajebiście. Ty, Michael się próbuje jakiś hajs z jakiegoś napadu sprzed 2 miesięcy. Czekaj, trzeba wędkę jeszcze dla kuja ogarnąć. Dobra, ja dla mnie też, ja nie mam. A skąd się bierze? No, palę to, ten, myśliwski. Dobra, to go. Czekaj, to ja odłożę... pojedźmy... Dobra. Nie no, żartuję z tą Charlotte, wiadomo, że nie będę jej sabotował. Przeprosiła, to whatever. Ja też jestem taki, że ja się za szybko triggeruję na wyścigach. Muszę być oazą spokoju. Kwiatem lotosu. Dobry. Potrzebuję naprawy pojazdu. Czy tu można gdzieś chować pojazd, szanowny z tyłu, panie? Robin, z tyłu. Z tyłu? Za warsztatem idealnie. Okej. W sensie tutaj jest przed warsztatem, rozumiem. Tutaj? Okej. Okay. Tutaj. Dobra. Nie no, wyglądam zajebiście, jeszcze te klapki. O, gitar time, jedziemy. Nie! Odpalaj radio. Naszym kursem, by nie zgubić się. Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas. Ej, a jakiś sultana za... Bez kitu, ukradną, no. Może to te chuje z PZPW tak, będą. To tak. Jebać PZPW. Polski Związek Pierwszych Wędkarzy. Ała. A do Polski to trochę daleko mamy. Polska to gdzieś tam jest. No i real life. Dobry. Co? Ała. Bul. Dobra. No i git, jedziemy. Czekamy na resztę. Ty, ja mam strój do nurkowania, zawsze go mam przy sobie, a teraz nie mam. Nieźle. Ja nie mam. Ale mam broń. Dobra, jedziemy. Przygotowuję muzykę, tak? O! Dobra, jak dopłyniemy, to dam wam whisky, żebyście się nie najebali za bardzo po drodze. Macie wędki? Mamy. Nie musimy dokładnie płynąć do bitku. Dobrze, już cię prowadzę. Na razie płynie w prawo jak na peleto. A ja cię poprowadzę, ty się nie martw. Puściłem i nie leci. Czekaj, puszczam 2 hours relaxing music for fishing. Dobra. Dałem się. Hej, hej, oho! Prosto, w prawo później tu. Za brak licencji łowieckiej, 2000 mandatu. Jest ten związek! Jeśli cię przeszukają, to i będziesz miał rybę jakąś chronioną, ja się nie znam, to nie, czy no. Nie? To dostajesz chyba 3000 mandatów. Dobra, powiem tak, podjedzie policja, ja od razu strzelam jak ktoś. A tam ogólnie dzisiaj Cezary był i sobie Czarek, wyłowił. Czarek, Słuchajcie, jak podjadą, robimy abordaż, przyjmujemy statek, łup, piraci. Dobra. Potem palimy im maszt i toną. Ty. Oni dzisiaj na 2 motorówki i na helikopter tam byli. Wyobraźcie sobie pijanego dorka na tych rybach, przecież chłop by... A co jak oni mają łódkę serio, to jakiś seł? No to nie, to jest dżentelmeńska umowa, że strzelamy od razu do policji? Znaczy, no wiesz, 2000 mandatu niby, ale powiedzieli, że może dzisiaj nie będą jeszcze karać. Mhm. Łaskawcy. Podejdzie do nas, będzie chciał wypisać mandat, to wypisać.
Patrz, zrobisz tak. Dobra, łowimy. Jak się łowi? Nie, jeszcze podpłyń. Kurda, pamiętajcie, głębokiej Tony Sanda, czyli to, dobra. Speedrun po jakąś, po jakiegoś kotwica. Rekina. Kotwica. Jak kotwicę zarzucić? Formuła 1. Zakotwicowani. Dobra. Uwaga, rozdziewiczam. No to co? Zaczynamy. Pyk. I co się robi? No i czekasz. Dobra. Ale musi być ciągle skupiony. Tak jakbyś chciał... Sea of Thieves. Tak ciągle skupiony, stary, jest zbyt skomplikowane. Tak skupiony, jakbyś pod trykę miał się zaraz. Człowieku, ja łowię na grunt. Kuja do koszyka muszę załadować. Ojej. A ty kuj, a kuj na siedzące jak królewicz, ty. I co, po prostu będę miał nagle rybę? Nie nagle. Jak złapiesz, to znaczy jak złowisz, to będzie, nie? Musisz dobrze zaciągnąć, żeby haczyk nadział. Czekaj, muszę tą muzykę włączyć. Okej. No mówię. Zamknąć mordę! Ryby słyszą! Ryby słuchają! To na chuj krzyczysz! No żeby przypłynęła jakaś. Jak będzie słyszała mój piękny... Dokładnie! Czy jakaś ryba może podpłynąć do mnie? Za pozdrowienia. Do mnie podpłynęła. No, mnie to akurat... Nie, zerwała mi się ze spławika. Ty, czy my płyniemy do tyłu, czy mi się wydaje? No. O, zaraz się zżygam normalnie. Ty, chyba my płyniemy do tyłu. Flaszkę, no ja na trzeźwo nie złowię. Czekaj, względem lądu... Ty, no żeś przecież nie zaciągnął kotwicy! Nie zaciągnąłeś kotwicy! Kurwa, jak? Kurwa, jak to nie jak? No weź to karbo, zaciągli. Puść mnie tutaj. No nie mogę, bo już łowię Co to debile, nie mogę. Wciągnie mnie, cholera, wciągnie mnie. Żarłać biały. Nie ma żartów. Nie ma żartów. Weźcie posun, pastor, usiąść trzeba. No kurwa, już łowię tyle czasu. O, no i nie zauważyłem, ryba się zgubiła. To jest jak wytrych, ty, ale nie spodziewałem się nagle. No ale kurde, był taki speedrun, ja nie zauważyłem, co mam robić. Ale zajebiście się skupiam, ja pierdzielę. Skupiam się. Zamknij mordę, Chińczyk, ty się nie śmiejesz. Chińczyk to jest mniejszy niż te ryby niektóre, nie? Wlej w niego te flaczki. Będzie kogo do koszyka wrzucić na głębinowe. Ty, no ile jeszcze? No, ogólnie 7 rybek musisz złowić, nie? Ile? 7. A 7 ryb? Bez ja 7, na trzeźwo nie bez zdzierzę. Bez 7 Kairi powiedziała, żebyś nie wracał. Ja pier... Ty, no i co? Gdzie te ryby? Branie będzie branie. Uciekasz. Ale to topornie idzie. Mam! Baby shark! Ryba baby shark! Jak coś, to w nocy ją tylko sprzedasz. O kurde, tak, nielegalna. Gdzie jest to? Ale sypło mi teraz, nie, to jest insane. $400 ci sypło. It's an honest work. Ale jestem skupiony, ty, ale jestem skupiony. Jak coś, to w schowku włożyłam alkohol. Teraz to przynajmniej jakoś wolniej poszło, nie? Dobra. Łowię, no. Ryba okoń. Kryptonim okoń. Okoń złowiony. Kurwa, ale gówno. No ja nie mogę. Ty i ludzie tak normalnie na legalnych pracach cały dzień siedzą? Dokładnie tak. Oj tak. Czuję się jakbym odkrył siebie na nowo. My jesteśmy w piątki rozmawiamy, a ludzie na legalnych pracach to są solo i nie gadają. Ale jestem skupiony, zaraz będzie ryba. Co? Ale jestem skupiony. A co zrobił? Mówiłem? Stoimy. To rozje. Nic nie wiem. Nie wiem. Złoty Shiner! Pogers? Suchy, wędkarz, mokry, strzelec, kładę, chuj na widelec. Ja pierdzielam, serio, ze starym na rybach był. Kurde, nie zmienię tej muzyki, chat, bo lada chwila mi wyskoczy. Tak, za 5, 4... Mówimy legalnie, wszystko się zgadza. No teraz to wiesz, jest luzik. Amulet! Ryba łosoś! Ty, ja cały czas chyba inne ryby. Proszę trochę dalej.
Dobra. Dziękuję. No. Dobra. Skupiam się, ale widzowie, wiesz, bo zaraz wyskoczy. Lada moment. Szweda, leszcza nam dziś nie da. Ale jestem skupiony, ja pierdzielę. To jest insane, widzowie, co się w tym momencie dzieje. Jest taki fokus na środek ekranu. Jak skwareczka będę po tym wszystkim. Stary łosoś! Łosoś norweski! O, dobra. Nie, no takie coś to może być. Kto nad wodą biust zobaczy, ten ma szczęście do sandaczy. Jesiotr! Git! 1, 2, 3, 4, 5, mam 5, jeszcze 2. Dobra, full focus. Bo to już lada moment, widzowie, nie? To już jest ten moment. Przyjemność z tego cierp. 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 Cierpię to ja codziennie. Hey, life is a disaster. Szupak, szupak! Ty, to ja byłem jakiś OP, że Baby Sharka sobie wziąłem. Naprawdę, Erwin to jest z tych, co myśli, że delfiny to ryby. Dobra, jeszcze jedna. David, powiedz coś. Oj, chyba David pisze, że lagi. Voice rip. Ta. Napisałem ta i się nic nie wysyła. Oj. Ty, dawaj rybę. I wyłowiłem. Op, strong. Voice pada. Ty, no to mam 7. To już nie mogę więcej? Mogę. Ty, ja już mam 7. Trzeba wracać. Ja mam 3, 5, 6. Poczekajcie. Pójdźmy na chwilę na tyły, idę tam na przebranie. Dobra. I tak tam musimy zaczekać, bo... Poczekaj, poczekaj, pójdźmy na kierunek. No, 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 i tak poczekamy, i tak poczekamy. A co się stanie, jak teraz będę łowił z 7? Nic, po prostu sobie łowisz, lubisz to robić. A, po prostu, nic się nie dzieje? Dobra. Masz taki pełny prawo. Kurczę, mu nie działa. A! Oj, oj, pastor! Oj! Co ty odpalałaś? Czy 7 ryb i chcę łowić dalej! Kurwa, złowił rybę jeża! Jeża złapałem, ty! Chce ktoś może wędkę, k***a ten? Łowił rybę jeża! Chyba coś mi nie idzie, jak już mam 7. Kurwa, mnie to! No zaraz mnie przebijesz! O Jezus! Pierdolony minę z wojny wyłowił! Zatrzymaj to. Nie, nie, spokojnie, większość wypada do wody. A ja? Super! Ty, kurwa, mamy znowu kotwica, o nie, no co się dzieje? A pierdziele! Debilu, łowisko zanieczyściłeś, plastik w wodzie, żółwie to zjedzą! Ale przecież to... O Jezu, to się dalej używa! Buffer fisza złapał! O Jezu! Ty, jakiś antyspam kika dostanę. Ty, rybędka użyto, jak ja już dawno tego nie robię. Ty, jedyne co miał z łowieniem to Cat Goes Fishing. A wiesz, że na rybach są dwa typy ludzi? Ci, co faktycznie łowią. Jakie? I ci, co mącą wodę. Już trzy sejmy. I gdzie się to sprzedaje? Na molo, tak? A jest, faktycznie. Skup ryb. Okej. Okay. Halo?